Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w klanie Rudy, wyjątkowo, ponieważ udało mi się naprawić Jarla. Co to znaczy udało mi się go naprawić? No, trzeba było go przyzwać kodami, czyli pewnie gdzieś spadł w jakąś przepaść. Możemy z nim teraz wreszcie porozmawiać. Jesteś pewien, że Skold jest złodziejem? Tak. Ale dlaczego pytasz? No cóż, to tylko przeczucie. Skold nie sprawiał wrażenia, że ma cokolwiek wspólnego z kradzieżą. Ale kto inny mógłby to być? Gdzie trzymałeś amulet? W mojej skrzyni. Skold o tym wiedział. Tego nie wiem. Kto jeszcze o tym wiedział? Tylko moja żona Jute i ja. Nikomu o tym nie mówiłeś. Nie. W sprawie amuletu. I co z tego? Jarl już ci o tym wszystko powiedział. Powiedziałaś komuś, że amulet był w kufrze Jarla. Nie, dlaczego miałabym to zrobić? Ostatecznie, to niczyja sprawa. Dobra, spróbujmy jeszcze porozmawiać ze Skjoldem. Jak nie, no to po prostu zagadamy, bo już ten amulet mamy, wykopaliśmy go. Dobra, nie mogę. Zobaczmy. W sprawie amuletu. Tak, mam go. To sprawka Juty z żoną Skolda, obie postanowiły ukryć amulet. Co? Jutę i Wiepka. A dlaczego? Bo nie mogły już patrzeć, jak walczycie o amulet. Kiedy go znalazłem, Jutę poprosiła mnie, żebym go przechował, aż stary spór ostatecznie zakończy się. Ale jesteś właścicielem amuletu. Tylko ty możesz decydować. Ta decyzja nie będzie dla mnie łatwa. Amulet jest cenny i daje dużo siły. Jego posiadacz jest bardzo szanowany w klanie. Poza tym, wolą mojego ojca było, aby go zatrzymać. Dlatego nie mogę zgodzić się z propozycją Juty. Wiesz co? Zatrzymam sobie amulet. Nie obchodzi mnie, co na to powiesz. Więc jesteś tylko nędznym złodziejem. Wyciągaj broń i walcz. Czekaj tylko, ty parszywy złodzieju. Bardzo chętnie. Nie chcesz zakończyć tego sporu? To ja to zrobię. Mordeczko. Dawaj te duże eliksiry, nie wiem po co mi potrzebne. Znowu porozmawiam ze Skjoldem. Dobra. W sprawie amuletu. Tak. Wasze kobiety go ukryły. Co? Nasze kobiety? Tak. Chciały położyć kres waszym kłótniom, które trwają już zbyt długo. Kiedy znalazłem amulet, żona Jarla poprosiła mnie, żebym go zatrzymał. Mówisz poważnie. Nadal domagasz się amuletu. Oczywiście, ponieważ jest mój. A teraz go wezmę. Oj, chłopie. Ty też masz w sumie takie fajniejsze te. Jak tam nasze zadanko? No w sumie możemy to zakończyć nawet w ten sposób. Wstajesz, typie, czy nie wstajesz? No dawaj. Masz całkiem niezłe uderzenie. Czego ode mnie chcesz? Cholera, zostałem pokonany. Nadal rościsz sobie prawo do amuletu. Pokonałeś mnie w walce. Ale jeśli jesteś właścicielem amuletu, co mogę z tym zrobić? Może to i dobrze. Niezgoda w naszej rodzinie trwa już zbyt długo. Więc zatrzymaj amulet. No i dobra, i rozwiązaliśmy pięknie to zadanie. Moi drodzy, teraz będziemy ruszać w drogę. Kurczę, no nie spodziewałam się nawet tego. A tak serio to się spodziewałam. Do klanu ognia. Idziemy z Ansgarem. Jestem ciekawa, jak on nas tam zaprowadzi, gdzie, jak, co i kiedy. No bo nie wiem w sumie, gdzie tutaj jest jakieś przejście. My go nie znaleźliśmy. Ale nie pozostaje nam już nic innego. Zaprowadź mnie do świątyni.
Dobrze. Idź za mną. No, powiem wam, że martwiące to jest trochę. Co tam u was, moi drodzy, słychać? Wróciłam z uczelni. No i w sumie... Nie potrafię niczego zatrzymać. Wzięłam się za nagrywanie odcinka. Zastanawiam się, jak to zrobić teraz, żeby było dla was dobrze i dla mnie. Bo cały przyszły tydzień mam zawalony zaliczeniami, a ten ani trochę. I zastanawiam się, czy ponagrywać odcinki na zapas, czy nie. Bardzo bym nie chciała tego robić, bo przyzwyczaiłam się już do nagrywania takiego, wiecie, z dnia na dzień, plus nie ukrywam, że lepiej mi się nagrywa, kiedy mam tą przerwę jednak i nie cisnę moda tak, żeby grać w niego non-stop. Mam wrażenie, że dzięki temu te odcinki są lepsze. Mimo, że jestem mniej wciągnięta w fabułę, no bo jednak robię sobie taką króciutką przerwę, to mimo wszystko jednak czuję, że to ma jakiś większy sens. No a przed nami daleka droga. Tu jest, widzę, przejście, którego nie odkryłam wcześniej. Zróbmy jakiegoś save'a. I zobaczmy, co się tutaj kryje. Stój. Przed nami jest duża jaskinia, w której przebywa sporo troli. Mam nadzieję, że poradzisz sobie z nimi, ponieważ musimy przejść przez tę jaskinię, aby dotrzeć do ruin świątyni. Chwila. Dobra, a gdzie ty pójdziesz, chłopie? Eliksir ducha jeszcze znaleźliśmy. Powiem szczerze, że no chodźmy do tej jaskini, jakby dla mnie nie ma żadnego problemu. Idziemy do jaskini. Dobrze. Chodźmy. Nie wiem, po co ty się, mordo, zatrzymujesz. Już widać jakiegoś pierwszego przeciwnika. Nie wiem, czy nie zmienić tutaj broni. Nie no, chyba nie ma takiej potrzeby, no nie? Znaczy, może być problem w sumie z tym trolem dużym. Zastanawiałam się, czy on właśnie bije mnie, czy typa. Trzeba mieć taktykę na trolla. Nie wszyscy oczywiście umieją się bić z trollem w Gothiku. Ja na szczęście umiem. Ale to nie zmienia faktu, że czasami mi się jednak obrywa. Okej, teraz nam się ładnie ułożyło. On będzie bił jego, a nie mnie. Chyba, że ja go już uderzę parę razy, no to on też mnie, wiadomka, uderzy, prawda? Czasami lepiej troszeczkę wolniej bić. Tam jest golem. Ja wam powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja chcę na tym terenie badać wszystko kompletnie, co popadnie. Z prostej przyczyny. O kurde. O matko bosko. Tak chyba nie miało być. Co ciekawe, przeżyłam to, no ale nic mi to nie da za dużo. Tak to jest, jak jeden troll się striggerował na mnie, a drugi nie. O matko. Dobra, może weźmiemy jednak tego na klatę. Ten czarny troll jest bardziej agresywny, jak widać. Czy wy widzieliście tą piękną zmianę agra?
Oczyściłem jaskinię z troli. Doskonale. Możemy iść dalej. Tak jak mówię, no nie będziemy wszystkiego wybijać, bo ja poza odcinkiem sobie sprawdziłam ten teren. Tak pobieżnie tylko, oczywiście na Marwinie. Ale tak, żebyśmy, wiecie, wiedzieli, na co się przygotować, no i powiem wam, że ten teren jest ogromny. Ansgar. No, dziękuję. Czasami trzeba takiego luja, ogłuszacza strzelić, żeby się chłop ogarnął. No, bywa. Tak, ale sprawdziłam sobie, bo się zastanawiałam, którędy my właśnie dojdziemy tutaj, pójdziemy. No i okazuje się, że to jest całkiem nowy teren i jest on bardzo duży. Więc ja po prostu... Ja po prostu, no, nie będę zwiedzać wszystkiego, bo domyślam się, że tutaj będzie sporo rzeczy. Typu na przykład jakieś szczawie królewskie albo coś i to bym bardzo chętnie wzięła. Bo jednak można wtedy zrobić więcej potek na życie. Czy na pewno są tutaj alkojagody, bo nie uwierzę w to, że nie ma takowych. Ale tak jak mówię, no nie chcę spędzać czasu za dużo na wybijaniu tych potworów. Bo to już jest taki etap gry, że my i tak nie mamy w co wydawać w ogóle punktów. Więc po co się jeszcze bardziej męczyć, no nie? Stój. Przed nami będzie most, strzeżony przez fanatycznych orków berserkerów. Jeśli tam pójdziemy, to na pewno nas zauważą. A więc musisz ich unieszkodliwić, zanim podniosą alarm. Dobrze. Czekaj tu na mnie. Przed nami będzie most, tak? Co to znaczy przed nami? Dobra, tylko co to znaczy przed nami? To znaczy tu, gdzie stoisz? Powiem szczerze, że nie wiem, co to znaczy przed nami. Chyba nie tutaj, bo to by było dziwne trochę. A może jednak... Ja, która powiedziała, że nie będzie wybijać wszystkiego, po czym właśnie wybijam wszystko. Nie, no, tak serio wybijam, bo trochę nie wiem do końca, czy mamy iść w którą stronę. O, Panie Boże. Na szczęście istnieje taka piękna taktyka. Dawaj jeszcze raz. Dobra, zdążył mi przywalić luja ogłuszacza. Most przed nami. O jakim ty do mnie, człowieku, mówisz moście? A, tym moście. Oh, fuck my life. A ty skądżeś się tu wziął? Ja nawet nie wiem, gdzie ten nasz typo jest. Pomożesz mi, stary? Nawet mi na tym expie nie zależy. Ale powiem wam, że zmiana tej broni to było najlepsze, co mogliśmy zrobić. Sami wiecie, że oni potrafią przywalić nam nieźle w łeb. Kurde, tamten do mnie... Strzela do mnie menda. Pieruńska. Dobra, gdzie jest mój ziomo? To już wszyscy? No nie wiem, czy wszyscy. Musimy iść zerknąć. Na moście. Gdzie jest ten most znowuż? O, alkojagoda, to się przyda. Most. Most mi umknął. A,
Ach, tu jest ten mostek i co? No i to chyba wszyscy, bo już widzę tylko te padwy śnieżne. Dobra. Dobranoc. Gdzie jest mój ziomal? Tu jesteś. Chodź, idziemy dalej. Rozprawiłem się ze strażnikami na moście. Wspaniała robota. Teraz możemy spokojnie iść dalej. Podążaj za mną. Dobra, kurde, naprawdę myślałam, że szybko nam to przejdzie. Znaczy, czego się mogłam spodziewać po... Świątyni z niebiańską tarczą? No na pewno nie tego, że będzie szybko i sprawnie. Tylko raczej wręcz przeciwnie, nie? On niech sobie powybija, co tam sobie chce. Całkiem sprawnie nam idzie. Możliwe, że na przykład będę miała ochotę sobie poeksplorować te tereny na przykład poza odcinkiem. Wiecie, żeby sobie trochę jeszcze powybijać tych mobów, chociaż najbardziej mi zależy po prostu na roślinach, jak się domyślacie. Dawaj już, możesz się ruszyć. Dzięki. Tam już nam się maluje. Ruiny nam się malują przed nami. Ten golem mnie już zauważył, prawda? No i widzicie, nie ogarnęłam sobie tego hotbara. A szkoda. No ale dobra. Nie jest aż tak źle, wam powiem. Dobra, idziemy sobie tędy. Powiem wam, że nie, gdyby nie on, to ja bym się tutaj zgubiła. No i kolejny poziom. I na co mi ten poziom? Nie mam zielonego pojęcia. Dawaj, Ansgar. Zróbmy sejwika, bo nam idzie całkiem dobrze. Dobra, lecimy dalej. Było widać przez chwilę jakiś zamek, ale już go nie ma. Szkoda, że... Albo w sumie nie szkoda. Jego coś bije, nie? Dobra. Mało ważne, udało nam się jakoś. Zmienimy jednak broń, bo tam już widziałam golema. Miałam powiedzieć, że nas nie atakuje tamten, to po co w ogóle się tym zajmować? Dostałam ładną odpowiedź. Kurde, myślicie, że uda nam się dotrzeć w jednym kawałku dzisiaj? Myślę, że może być ciężko. Znaczy, w jednym kawałku może i dotrzemy, ale czy dzisiaj, to bym to dała w wątpliwość. Chociaż w sumie, patrzcie. Ansgar, proszę cię. Dobra, mamy kolejne szablozęby.
Ansgar, dawaj. Nie mamy czasu, no. Widzę, że trochę mu to zajmuje, więc... Nawet jakbyśmy go walnęli, to od razu by nam nie ogarnął wszystkich spraw. Kurde, no zasięg widzenia już mamy najwyższy, jaki się da. W ogóle muszę wam się pochwalić, że wczoraj udało mi się posprzątać w całej... Dobra, no nie w całej chałupie, ale udało mi się ogarnąć... cały salon. Pod względem ogarnięcia, wiecie, tam szafek, takich różnych pierdółek. Ja nie trafiłam, ale useless. Żyćko mam. O kurde, my jakoś od tyłu tam będziemy wchodzić, od boku. Jeżeli to jest to miejsce, no ale wydaje mi się, że chyba jest. Byłoby to co najmniej dziwnie, gdyby to nie było tamto miejsce. Co za chłop, nie? Nie chcę wiedzieć, ile ominęłam stałych roślin tutaj. Stój. Przed nami jest wioska berserkerów. Musimy zachować szczególną ostrożność. Pokażę ci tajną ścieżkę, prowadzącą do podziemi. W tym wąwozie powinien być mój stary miecz, który zgubiłem kilka tygodni temu, w walce z berserkerami. To był dzień, chłopcze, którego długo nie zapomnę. Polowałem na rozpruwacze. Szedłem za nimi dotąd, aż dotarłem do wąwozu. Niestety, tak byłem zainteresowany polowaniem, że stałem się nieostrożny. Zanim to zrozumiałem, kilku agresywnych orków berserkerów nagle wyskoczyło ze swojego ukrycia. Udało mi się odeprzeć pierwszy atak, jednak ich przywódca, jednym potężnym uderzeniem, wytrącił mi miecz z ręki. Przy tym, niestety, miecz wpadł prosto do wąwozu, więc stałem przed berserkerami całkiem bezbronny. I co wtedy zrobiłeś? No jak to co? Uciekałem tak szybko, jak tylko mogłem. Berserkerzy, oczywiście, za mną. W końcu zdołałem się od nich oderwać i dotarłem do naszego obozu. Ale jak uciekłeś od nich? Orkowie z pewnością szli po twoich śladach, które zostały na śniegu. Nie na długo. Na szczęście, jeszcze w czasie walki, zaczął padać gęsty śnieg, więc moje ślady szybko zasypało. No, to miałeś sporo szczęścia. Jak widzisz, straciłem swój nordmarski miecz. I szybko nie zdobędę tak dobrego miecza. To miecz z czystej magicznej rudy i ma ostrą klingę. Prócz tego, jeszcze mój dziadek nim walczył. Teraz rozumiesz, jak ciężka to strata dla mnie. Oczywiście. Ale dlaczego nie poszedłeś po niego? Zejście jest strome i śliskie. Trzeba jeszcze wpaść na sposób, aby po dostaniu się na dół, wleźć z powrotem na górę. W moim wieku, już nie jestem tak sprawny. I kto wie, czy tam jeszcze znajduje się miecz. Być może, że już go ktoś znalazł. Dobra, wąwóz, tak? Chodzi mu chyba o ten na dole. Musimy być ostrożni. Chłop wbiega prosto na typa. Widzę tę twoją ostrożność, stary. Nie no, na pewno będzie tych orków trochę do pokonania jednak, bo to nie da się przejść przez obóz całkowicie bez wykrycia, no nie? Tu jest wąwóz. Dobra. Czyli ten miecz gdzieś wpadł tutaj mu. Pewnie leży tam na dole. Gdzie te szablozęby chodzą? No nie wiem. Okej, my idziemy sobie tędy. No ewidentnie chodziło mu o to, że tam wpadł. No i tak faktycznie jak się patrzy, to za bardzo też bym nie miała pomysłu, jak stamtąd wyjść. No słychać już aurę Beliara.
Słyszałam orka. Chyba, że mi się wydawało. Ale wątpię. Kurde, ale powiem wam, że klimatyczne są te miejscówki, chociaż naprawdę mogłyby być mniejsze. To jest jedyne moje zastrzeżenie do tego moda. Jesteśmy na miejscu. Ta sekretna ścieżka prowadzi do podziemi Isagratu. Gdzie ty masz ścieżkę? O czym ty do mnie mówisz, chłopie? No przecież chyba nie mam zeskoczyć tam na dół. Co prawda tam jest szczew królewski. Ty, a może faktycznie? No, bo mogłam to zaznaczyć przez chwilę. Kurna, no. Zająłbyś się sobą, cholera. Jest jedna rzecz, za którą jestem wdzięczna. A konkretniej za to, że... Kurde, czy ja w ogóle dobrze idę? Chyba dobrze. Akwamaryn. Nie wiem, po co mi akwamaryn. Nie no, powiem wam, że dobrze idziemy. Niestety. No i mamy jakieś demony lodowe. Już się z takimi biliśmy. Tu jest więcej przeciwników. To cholerstwo by się mogło na mnie rzucić. Nie obraziłabym się. Kurde, ale żałuję, że sobie nie zbindowałam tego, co trzeba, nie? Ale dobra, jesteśmy nawet w stanie sobie z tym radzić. Myślicie, że to jest ten strażnik, o którym była mowa? Chyba tak. Jak bardzo jesteś silny, jak bardzo mi przypierdzielisz. Dobra, tam. Nawet nic z niej nie ma. Masakra. Dobra, są golemy. Otworzymy tak klasycznie. Klucz od kraty. Jestem pewna natomiast jednej rzeczy. No nie damy rady zrobić całego tego miejsca w jednym odcinku, bo to jest... A, wykonalne. Dobra, jest krata, więc chyba będziemy na dobrym miejscu za chwilę. Tu są też w ogóle jakieś inne pomieszczenia jeszcze. Dobra, pozbieramy sobie jednak z nich rzeczy, bo potem mi to będzie gdzieś tam zalegać. Tu jest ogromny kominek. Powiedzcie mi, kto to otworzył? W sensie,
Rozumiem wielkie budowle na cześć, ale one są zdecydowanie zbyt duże. Tędy wlazłam, nie? Tak. Tędy wlazłam, tu nie ma przejścia, tu zebrałam, jest posąg Beliara. Tu jest ten dziadowski kominek wielki. Tu jest krata dalej. I coś mi się wydaje. Nie no, otworzyłam, czyli w teorii ja w ogóle nie muszę tam iść wyżej? Jak to działa, powiedzcie mi. Znaczy tutaj akurat by było warto wejść. Spodziewałam się stałych mikstur. Leczenie ciężkich ran, przywołanie golema. Bardziej mnie interesuje taki na przykład eliksir życia, nie? Tam jest ork. On wygląda okropnie. Co to jest w ogóle? To jest nieumarły ork chyba. Demoniczny berserk. O kurde. Schodzi na hita, tylko że gra mnie przyblokowała. Ale on wyglądał creepy. Czy wy to widzieliście? Eliksir siły, ducha zręczności. Okej, okay, dziękuję za takie nagrody. Chociaż tyle dostałam od życia. Czyli rozumiem, że my już jesteśmy we wnętrzu świątyni, tak? To jest ta północna świątynia Beliara typowo. No chyba tak. Dobra. Ale ten ork był naprawdę creepy. Nie widziałam nic takiego nigdy jeszcze w życiu. Chociaż nie powiem. Okej, jest ich tu więcej. Na szczęście możemy się ich pozbyć z kuszy. Bo oni trochę mają... downa. Tutaj w tym wypadku. No i co? I mamy okrąg. Dobra, no oni bądź co są banalni dosyć, nie? Też mnie jakoś bardzo mocno nie krzywdzą, dlatego w sumie... w sumie w porządku. Cieszę się bardzo dalej z tego faktu, że gram na łatwym poziomie trudności. Niektórym z was to nie odpowiada. Dobra, na tym okręgu już chyba nikogo nie ma. Niektórym z was to nie odpowiada, ale ja się cieszę, bo przynajmniej się nie męczę w tak dużej modyfikacji. Już o tym mówiłam kiedyś zresztą. Na ogół staram się grać na normalnym poziomie trudności. No ale nie ukrywam, że wyjątek stanowią takie mody jak ten. Okej, tu jest ich więcej już. Na szczęście jestem w stanie ich w sumie tak zagrować, że nawet mi nie będą przeszkadzać za bardzo. Wkurza mnie tylko czasami, że... tu w ogóle coś jest na tym piętrze? Nie ma tutaj kompletnie nic. Ani przejścia, ani niczego. Powiem wam, że chciałabym mieć taką siłę. W ogóle dlaczego ci orkowie wyglądają jakby byli ślepi? Tu jest kolejne przejście. Ja się trochę na nowo uczę walczyć tą bronią dwuręczną. Co zresztą wy na pewno widzicie, bo... nie wyglądają, jakby byli ślepi. Kurna, no. Matko bosko. Dobra, nie. Pełnia życia. Ja nie będę się leczyć teraz pojedynczymi tymi, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jak będziemy potrzebowali szybkich uderzeń,
Gdzie było to przejście, Holender? Tutaj? Nie wiem. Tu było gdzieś wejście na schody. O, właśnie tu. Nie, zaraz. Potrzebujemy się dostać wyżej. Tutaj było. W sumie cieszę się, że nie ma wrogów nawalone, tak naprawdę, że nawalone jest. Powiedziałabym, że jest nawet dosyć przyjemnie. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, ale ja nie czuję takiego... przygniecenia wrogami nie czuję. I to mnie akurat bardzo tutaj cieszy w tym wypadku. Dobra, tam ktoś spadł. Tu jest jakieś pomieszczenie, tam są jakieś drzwi, tu jest więcej drzwi. Tam widzę, że poruszenie jest wszędzie. Okej, to da się otworzyć chyba kołowrotem. To se kuźwa otworzyłam. Przejście dla berserkerów. Żeby tu wleźli. No robić mi jeszcze tylko więcej problemów. Ale wiecie, co mnie mega cieszy? Że nie ma jakiegoś demonicznego szamana. Chociaż pewnie teraz to wykrakałam i będzie na górze. I mnie zmiecie z planszy jednym ruchem. No oczywiście, że to wykrakałaś. Ała! Jeszcze dostałam tym dziadostwem. Na szczęście szaman nie umie przez drzwi przechodzić. Ale on był creepy. O kurna mać! Ej, no nie mogę się ruszyć! Ej, no naprawdę sobie to wykrakałam. Dosłownie ile minęła? Minuta? Powiedzcie mi. Minuta minęła jak byk. O, jakby oni tak do mnie tu przyszli bez tego szamana, to bym była bardzo zadowolona z życia. Gorzej, że on tu stoi. A on wygląda jeszcze paskudniej. W sumie wiecie, co on mi przypomina? On mi przypomina z mordy tego. Ciekawi mnie, czy oni się tu zdążą przebić do mnie, czy nie? Ten szaman mi przypomina z ryja, jakby ktoś ożywił dosłownie mumię z Gothica 1 i trochę podrasował tylko. Okej, teraz już będzie ładnie. Chyba ktoś kogoś trafił tchnieniem śmierci. Ale naprawdę, żeby tak sobie wykrakać w życiu. Tam widziałam drugiego szamana. No. Tam jest jeszcze nawet dwóch. Na szczęście oni nie umieją chodzić. Okej, ładnie. Zapraszam bliżej do siebie. Jest szaman, trzeba go będzie zmieść. Okej, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, wchodząc tutaj. Ten szaman chyba nie umie tym rzucić we mnie. Ty mógłbyś zejść, ale widzę, że sobie też nie radzisz za bardzo. Okej, teraz sobie nagle radzisz. Podobno mieliśmy zadawać większe obrażenia z kuszy orkom. Chyba, że no, nieżywi się mogą nie liczyć po prostu do tej puli. Ale naprawdę szanuję ironię losu, po prostu.
Że wiecie, że właśnie powiedziałam, że tylko brakuje jakiegoś nieumarłego orka. Okej, okay, weszliśmy tędy. Tam się w teorii da wyjść, no to... Co to jest w ogóle, rusztowanie? Nie wiem, czy ja chcę tutaj w ogóle wychodzić. Chyba nie chciałam. Bo tego expa to ja za bardzo nie potrzebuję. Ale w sumie jestem ciekawa, co w tym miejscu w ogóle się znajduje, nie? Co tutaj jest? A. Dziura. Okej. A, wróciłam tu. Dobra. To w ogóle bez sensu. Nie potrzebujemy tego robić. Więcej. Myślę, że ruszamy, bo tutaj jest ewidentna droga tędy. Chyba. Kurde, albo i nie. Tu jest tak jakby drugie wyjście. Nie wiem, po co ja w ogóle tu łażę. Chyba, że musimy tędy przejść. O kurde. Chyba właśnie tak jest w istocie, żeby tam się dostać do tej głównej sali, to w ogóle musimy chyba tędy się ruszyć. Możesz zejść. Gdzie ten szaman? A tu jesteś. No powiedzcie mi, że nie. On tak wygląda. Zająłbyś się Okej, nie trafimy się. Rozumiem. Dobra, to cię oleję w ogóle. Nie potrzebujemy cię w takim razie kompletnie wcale. To, co ja tutaj robię, to jest w ogóle... Nie, nie, nie. Tędy w ogóle nie będziemy nawet schodzić. Ten szaman dalej tam odwala. Dobra. Kurde, no powiem wam, że nie wiem do końca, gdzie by teraz iść, bo wyszliśmy na tą wieżę. Tylko, że ja chyba nie potrzebowałam w ogóle tutaj wychodzić. A może tędy po prostu? No nie, może jednak nie. Tu są jeszcze jakieś rusztowania, może bardziej bym tędy wyszła. Tak mi się wydaje. To wygląda jak jakieś wejście wyżej. Nie? O kurde, no to nie. Jak tam wejść na górę do tych ludzi? Ci ludzie to jest za wiele powiedziane, ale jak się tam w ogóle dostać? Mamy do wyboru dosłownie parę rusztowań, no ale to się wydaje takie... Bo ja wiem, najlogiczniejsze w ogóle. Tamtędy nie chcemy przechodzić, to na pewno. Tędy też nie, bo to jest tylko zwykłe okno. A tutaj da się na ten dach wejść? No oczywiście, że się da. Tylko, że co z tego? Że się da, jak się nie da. A może... Tędy? Czy ja zrobiłam jakieś... Nie no, kółko robię w ogóle. Nie no, ewidentnie tak jakby trzeba było wyjść tędy. Tylko co dalej?
Tam jest jakiś ork, ewidentnie mi utknął. Nie wiem, co tam się stało, ale ta droga na pewno nie jest właściwa. Najgorsze jest to, że też się robi ciemno, więc wypadałoby wziąć śpiwór na pewno, bo nie będziemy nic widzieć, to jest po pierwsze. Kurde, no. Jakby się tam dostać dalej? Strasznie nie lubię takiego marnotrawstwa czasu w grze, kiedy nie wiem, gdzie iść, no ale niestety czasami się takie coś zdarza i tyle. Tu widzę, że tylko bronie po nich zostały. Tu jest jakaś postać, kurna. Tu jest wyjście, okej. Jak dla mnie możesz strzelić samobuja, nie ma problemu. Tędy chyba. Ej, ewidentnie, jakim cudem ja to miejsce... Ja zebrałam sobie ten śpiwór? Tak, dobra. Bo już zaćmienie mózgu. Powiem tak, jesteśmy na pewno w dobrym miejscu. Prawo, 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 prawo i tyle. I tu nic nie ma. No, oczywiście, że nie. A ci orkowie są paskudni, naprawdę. Nie! Okej. Nie potrzebuję tej miejscówki. Nie potrzebuję, idziemy tędy. Proszę, zapraszam. Na szczęście z nimi łatwo sobie idzie poradzić, oni też mi dużo obrażeń nie zadają. Gorzej, że to miejsce mnie chyba donikąd nie zaprowadzi za bardzo. A może? Ty, są jakieś demony. I to takie kurde białe, wielkie. No my w sumie jesteśmy praktycznie na szczycie. Co to jest, cholerstwo? To jest chyba ten strażnik. Bulmok? Co to jest bulmok? Surowe mięso. O, fuck! Nie, nie, nie. Ale w sumie... Zrobiłam chyba właśnie najbardziej OP rzecz. Bo w kuszy mamy bardzo dużo procent. Moi drodzy, wydaje mi się, że uda nam się tą świątynię zrobić całą. Co bym nawet sobie nie pomyślała w najmniejszych swoich oczekiwaniach. Ale wydaje mi się, że my jesteśmy na samej górze. Kurde, no trafię? Trafiam chyba tamtego. Co jest dosyć ciekawe, ale dobra. Tam. W sumie możemy już tam się dostać, myślę, żeby tak zbić go ręcznie. W sumie to ja sobie z dwoma poradzę. Ile mnie bije jeden? Nie wiem. 165 HP? Co to jest 165 HP? No ale powiem wam, że jesteśmy na samej górze chyba. Jest kufer. Prawie na samej górze. Zostali jacyś pomniejsi tylko orkowie, ale wydaje mi się, że to jest miejsce z artefaktem. Chyba. Starożytny pancerz magiczny. Mamy nasz artefakt.
Co prawda jest on gorszy. To jest to nic innego jak zbroja z magicznej rudy, którą miał bezimienny. Ale mamy to. Ansgar na mnie poczeka. Dobrze, tylko że jak ja mam teraz do niego wrócić stąd w ogóle? Ktoś to przemyślał? Muszę ten pancerz ulepszyć, to na pewno. Tylko jak ja mam teraz do niego wrócić? Tam na dół. A nawet i trochę na górę bym powiedziała, no bo przecież myśmy taką drogą poszli, że w sumie teraz nic nie wiadomo. Na szczęście pamiętam drogę powrotną, co mnie dosyć dziwi, ale dobrze. Znaczy wiecie, to stanowi problem, bo żeby wejść tak do niego stricte, no to byśmy musieli chyba wyjść. Tą bramą, ale tam wychodzimy centralnie na obóz tych berserkerów. I to jest bez sensu. No nie wiem, nie widzę trochę tego. Jeszcze ten będzie do mnie strzelał. Jeszcze szaman. Jeszcze czego? Znaczy w sumie to sobie radzę, tylko że no, cholera, weźcie teraz to zróbcie, nie? Znaczy się w sumie... A gdyby tak zeskoczyć na dół? Tędy. Ktoś do mnie strzela. Trzeba stąd spadać. Tutaj gdzieś będzie ten mój typo, nie? Dobrze mówię? On mi tutaj gdzieś kazał zeskakiwać, nie? Chyba go minęłam. No kurde, powiedział, że na mnie... No, jesteś. Już miałam się czepiać, że nie poczekałeś. Zabiłem strażnika i zabrałem artefakt ze świątyni. Byłem tego pewny. Jesteś wybrańcem Innosa. Tak uważasz. Tak, z pewnością. Twoje czyny to potwierdzają. Aha, no to dzięki. Północna świątynia. Czyli co, do Ksardupy trzeba lecieć teraz? Nie spodziewałam się, że zrobimy świątynię w jeden odcinek, naprawdę. Chociaż tutaj jeszcze jest kupa terenu, a my w ogóle nie mamy teleportera nawet tutaj. To jest nic innego, po prostu jak północne ziemi Nordmaru. Zobaczmy, co Xardas na to powie. Zrobiłam save'a na wszelki wypadek, jakbym jeszcze jednak musiała tam wrócić. Witam. Byłem w podziemiach Isagratu i znalazłem tam magiczny pancerz. I poradziłeś sobie ze strażnikiem. Widocznie Innos macie w opiece. Co? To wiedziałeś, że ruin strzeże ten potwór? Tak, wiedziałem. Wiedziałem też, że bez pomocy klanu ognia nie dostaniesz się do podziemi Isagratu. A oni z pewnością uprzedziliby ciebie o strażniku. To była tylko kwestia czasu. Wszystko jedno. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś?
No cóż, miałem obawy, że jak się dowiesz o strażniku, to twoja odwaga zostanie zachwiana. Abel Huntshar musi zostać zniszczony. Dlatego milczałem. Więc mam nadzieję, że zrozumiesz moje motywy. Nie, to nie było w porządku. Powinieneś mi powiedzieć. W porządku, czy też nie w porządku, ważne, że wszystko poszło dobrze. Zferowania zarzutów nam obu mało pożytku. Dobrze, więcej nie będę poruszał tego tematu. Dobra, a co z ulepszeniem? Może mógłbym jakoś ulepszyć zbroję, zanim udam się na Irdorat. Kowale z Nordmaru uchodzą za najlepszych na świecie. Może powinienem o tym porozmawiać z Olafem. Stara pamiątka to jest ten miecz i klan berserkerów. Powiem wam, że na te tereny, no, bądź co bądź, musimy wrócić. Musimy wrócić, bo mamy questiki dwa poboczne. Ale powiem wam, że zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nie tracić na to zbyt wiele czasu. Chociaż z drugiej strony to jest część serii, więc wypadałoby te miejsca zwiedzić razem. Ale tak, udało nam się zdobyć zbroję. Na razie ona nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia. Powiedziałabym, że wcale. No w sumie wcale. Zaraz, Xerdes nie ma łóżka, czy ja coś... Ominęło mnie coś, jak nic. Przecież ma łóżko. No właśnie. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jestem ciekawa, czy wam się podobał. Ja osobiście uważam, że poszło nam naprawdę bardzo fajnie. I co? Na razie nie będziemy chodzić w tej zbroi, myślę, chociaż ona chroni nas przed mrozem, z tego co widzę, bo nam życie nie ucieka. Więc w sumie warto w niej chodzić w Nordmarze zamiast w tej, bo ma lepszą ochronę. W sumie ma tyle samo, co nasza zbroja paladyna, także będzie lepsza po ulepszeniu. No cóż, ja już nie będę na dzisiaj przedłużać. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie pod filmem. W kolejnym odcinku, zastanawiam się, na pewno będziemy chcieli tą zbroję ulepszyć. No i myślę, czy najpierw wrócić na te tereny, które tam mamy, których nie zwiedziliśmy do końca razem z tym obozem i tak dalej. Czy jesteście chętni, żeby od razu ruszać na zachodnią świątynię? Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Jeżeli mi nie dacie znać, to myślę, że najpierw się zajmiemy tymi zadaniami z dzisiaj, czyli myślę, że będziemy się starali zrobić starą pamiątkę i klan berserkerów, bo tak naprawdę drugi artefakt da nam, to będzie chyba hełm, jeżeli chodzi o drugi artefakt. Fajnie, że możemy sobie tej kuli poużywać. Dobra, nie będę już przedłużała, bo te odcinki zawsze długo trwają. Nie no, żartuję. Ale tak, cóż. Trochę się nagadałam, trochę nie. Czasami po prostu w wirze tego wszystkiego zapominam poopowiadać trochę więcej, co u mnie i urywam w pewnym momencie. Ale dobra. Dziękuję wam jeszcze raz, po raz 50. i słyszymy się w kolejnym odcinku już w czwartek. Dajcie mi proszę znać, jak nie otrzymam odpowiedzi, to będziemy lecieć z zadaniami Stara Pamiątka Rodzinna i Klan Berserkerów plus Mistrz Kopaczy. A zachodnie świątynie na razie pójdzie w odstawkę, chyba że zdecydujecie inaczej, żeby najpierw zdobyć nowy hełm. Dobra, do usłyszenia i cześć!